Siemano, z tej strony Jacob i tak jest! Dobrze widzicie, lecimy z Mam Talent! Kolejna edycja, już piąta tego teleturnieju i dzisiaj również mam trzech widzów, którzy zawalczą o tą oto myszeczkę Rivala 110. Jeszcze jak widzicie nawet zapakowaną folię dodatkową, więc jest o co walczyć, myszeczka oczywiście od SteelSeries, bardzo dziękuję. I powiem wam, że z góry dzięki wielkie za wszystkie konkurencje podsyłane w komentarzach. Jeżeli macie jakieś nowe pomysły i tak dalej, podsyłajcie, a na pewno pojawicie się tutaj w kolejnym odcinku, bo te konkurencje od was, no dużo dla mnie znaczą, plus no ułatwiają mi to, że po prostu wiem co lubicie i co chcecie zobaczyć, co nie? Prosta sprawa. I 12 tysięcy polubień i za tydzień już jest kolejny mam talent tak naprawdę, więc lajkujcie tutaj. Takie teleturnieje tylko u mnie, więc również zostawiajcie subskrypcję z dzwonkiem, udostępniajcie znajomym. A ja już wam nie będę tyle pierdzielił, bo wiem, że to czasami denerwuje, ale no trzeba jakoś wam o tym przypominać, co nie? No i miłego oglądania. I w dzisiejszym odcinku jest ze mną Strepier, czyli Kamil. Halo, halo, przywitaj się. No, cześć. No, cześć. I również ze mną Baton, czyli Maciek. Halo, Baton. Dzień dobry. Dzień dobry, jak oficjalnie. I jest z nami Violarto, czyli Kasper. Cześć, Kasper. Siemanko, siemanko. Siemanko, siemanko. I lecimy sobie z placem zabaw, oddziały, mam talent. Za chwilę wam powiem, jaka jest pierwsza konkurencja. Chodźcie po kolei, każdy. Dobra, najpierw czerwony rycerz. Czerwony rycerz, kurde, czekaj, jak ty miałeś na imię? Ty jesteś Kamil? Ma, Maciek. Maciek, ja to będę dzisiaj dobry. A, Baton, dobra. Baton, Maciek, no, czerwony rycerz. Okej, Baton będzie mi chyba łatwiej, stary. Czekaj, bo dobra, ty będziesz miał tyle. 330. I wy macie jeszcze... No, to chodzi o to, żeby było po 330. Proszę. Tam jedna osoba ma najmniej o 2 drewna mniej, ale to wam niczego nie zmienia, bo i tak po 10 można tylko budować. Dobra. I teraz jeszcze łapcie... Teraz jeszcze łapcie to, jedna osoba. Kto wziął? Dobra, widzę, że kto wziął. Skin PS4. Bambik i czerwony rycerz. Dobra, okej. Pierwsza konkurencja, ustawcie się, nie wiem, możecie w linii. Tutaj jeden, tutaj drugi. Każdy gdzieś obok siebie. A czy tak wiecie, oddala trochę od siebie, nie? Gdzieś wiecie. Dobra, dobra, dobra. O, ty na środku, oni tam, dobra, jest git. Tylko rozwal sobie tą skrzynkę, żeby... Weź to, tak, pyknij się to tam. Dobra, no ammo to tam może być, to już zabiorę. Okej, ja sobie jeszcze wezmę trochę, a może by się dać trochę czegoś, żeby się zbudować. I już wam mówię, jak brzmi pierwsza konkurencja. Ja się tutaj tak zbuduję. Okej. Pierwsza konkurencja będzie polegała na tym, oczywiście na 3-4 będzie zaczynać na równo. Będzie polegała na tym, że będziecie musieli się jak najszybciej zbudować do góry w ciągu jakichś 16 sekund, żeby było ok. Ja na 3-4 odpalę oczywiście stoper i będziecie lecieli jak najszybciej. Pamiętajcie, możecie używać wszystkiego. Wszystkiego, co wam dałem. Czajcie. Bo to jest podpowiedź dla was, ok? Czekajcie. Już wiem, o co chodzi. Wiesz, co jest 5? Dobra, no to uwaga. Tak, już uwaga. Wiem, o co chodzi. 3, pamiętajcie, 16 sekund. 3, 4, poszło. Ok. 4 sekundy, 5 sekund. 8 sekund, 9, 10, 11, 13 już. 14. Stop! Koniec budowania. No to... Ja z tym jestem na równi. Zobaczcie sobie, ale zobacz jak masz kolegę po prawo wysoko. Wiesz czemu? Komputer i dlatego. A ja mam playaka i... Komputer i dlatego. A, na playce masz, to prawda, prawda. No na playce jest... Ja mam ten, Joya. Ale nie skorzystałeś dlatego. Z tego, nie skorzystałeś z odbijać w ogóle. To w sumie też dlatego. Nie tak, no właśnie z niego nie skorzystałem. No, więc Baton dostaje 7 punktów za pierwszą konkurencję. I możecie już sobie teraz cały dół rozwalić, zejść kulturalnie na dół. I za chwilę wam powiem, jaka jest druga. No to tak, jako że wygrał Red Knight, zdecyduj, kto pierwszy gra 1 versus 1. Czy ty z kimś, czy oni ze sobą? Decyduj. Oni ze sobą. Oni ze sobą, macie po 100 HP, ja wam dam broń i oczywiście budulec, więc dajcie mi chwilę. Podaję do ciebie, ja tu mogę pierwszy? No oni, tak, oni ze sobą grają, on powiedział, tak, wygracie ze sobą, no, więc poczekajcie, ale jeszcze nie podchodź, jeszcze nie podchodź, dobra. To tak, dobra. Łap jedna osoba MK, druga osoba MK, no ja mogę... dobra, i wyrzucam tak, dla jednej osoby amunicję do MK, proszę bardzo, i dla drugiej osoby amunicję do MK, proszę bardzo. Dobra. I teraz tak, jeszcze łapcie budulec, pyk, jedna osoba i pyk. Dobra. Druga osoba. Ile macie teraz drewna każdy? 633. Ile ty? Ja mam 505. 505. To ty, bo właśnie, bo ty chyba zużyłeś wtedy więcej. Czyli on ma 633, to ci muszę ze 120. O, tak będzie git. Mniej więcej. Okej. Okay. Dobra. Czyli macie MK i macie to. Jeszcze wam muszę ogarnąć pompę.
Weź baton, poszukaj gdzieś pompy. Musimy się najpierw zbudować, czy... Poczekajcie, poczekajcie, ja wam wytłumaczę zasady. Poczekajcie tu chwilę, poczekajcie. Stójcie wy na środku boiska. Pilnujcie się nawzajem, żebyście nic nie podnosili. I my idziemy po jakąś pompę. Patrzcie, tutaj niech stanie jedna osoba. Stań tu, mordo. Tutaj. Tutaj druga. I budujecie, ale będziecie budować po prostu od linii. I raz, tylko trzy wam wystarczą. I dopiero teraz możecie zacząć się strzelać. Po tych trzech budowlach. Ja mówię 3-4 i zaczynacie. Stań sobie bliżej linii, żebyś miał deskę tak samo kładzioną, czyli o tak. Bo twoja musi być tak położona, widzisz? Ej, mordo. Tutaj, halo. Widzisz mnie? Halo, bo tak. Dobra, okej. Okay. To tutaj będziesz kładł swoją playerską rampę, a i nie można edytować kogoś budowli, od razu mówię. Dobra. Tak, dokładnie, dobra. I kto pierwszy kogoś zabije, dostaje 5 punktów i wygrywa. No to 3, 4, go. Pamiętajcie, 3 rampy i dopiero możecie grać. Dobra, go. Zobaczymy tutaj fajcika. Nie można samego domu rozwalać, od razu mówię. W trakcie walki można coś tam niszczyć, ale... Patrzymy, co się dzieje. Tu jakaś zadymka wleciała, widzę. Gościu tunel stworzył. Podoba mi się to, podoba mi się to. Co się dzieje? Widzą się przeciwnicy? Nie, nie widzi go. Albo widzi? Ja też nie widzę. A dobra, widzę go. Dobra, spoko. I doszło do pierwszego pojedynku na blisko. Kto wygra? I wygrywa. Ale easy. Ile HP? 4 HP równe. Ja cię kręcę. Dobra, chodź stary, użyj sobie tej apteczki. Użyj sobie apteczki, gratulujemy, zdobywasz 5 punktów. I użyj apteczki. I grasz tutaj. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Na dole, na dole. A dobra, dobra, dobra. I weź sobie apteczkę. Zastaw broni ci zostaje. A baton ty musisz sobie tą MK pompę ogarnąć, wiesz? Nie wiem, ona jest tam u góry. Ja ci, masz lunchpada, masz lunchpada, masz. Ej, mardo, masz lunchpada, wleć sobie, ona jest tutaj. Nie, po co? Właśnie rozwaliłeś, rozwaliłeś. O. Zasady znacie, ustawcie się jak najbliżej linii. Po trzech dopiero możecie zaczynać walczyć. Ja się tutaj odsunę może. I co, i do fraga. Macie po 100 HP, dobra. To co? Ale się 3, 4. Dobra, poszli, poszli, ruszyli. Zobaczymy, kto to wygra. Ojej, pamiętajcie, nie można edytować. Widzę, kto ma high ground. Tylko pytanie, co z tym zrobi. Kurwa! Szybki ja baton kręcę. Szybki baton. O mój Boże. Dobra, baton, masz tam apteczkę. Podnieś ją sobie. Ja ci rozwalę tylko jedno na razie, nie rozwalamy ci drugiego. Okej, no to już mogę. I tutaj masz mordo jeszcze. Masz tutaj mordo jeszcze, czekaj. Bambik, ty byłeś Kamil, co nie? Tak, tak, Kamil. Dobra, masz mordo, ej, łap. I wyrzuć mu połowę swojej amunicji. A wyrzuciłeś wszystko? Wyrzuć mu połowę swojej amunicji do tego, no. To wszystko, ja to tam wszystko. Dobra, poczekajcie, drewna jeszcze nie podnoście. I łapcie. Połowa drewna. Wziął baton, dobra, połowa drewna. Proszę. Chłopaki, jesteście gotowi? Macie po 100 HP? Dobra. Przygotujcie się. A co wy w tą? Dobra, okej, luźno. I co? Ready? Trochę bliżej, Kamil. Trochę bliżej. No, dobra. No, dobra. 3, 4. Go. Ucięta walka. Zobaczymy, co się tutaj dzieje, no. Już ma high ground, ma high ground, ma high ground. O, pięknie, pięknie. Zobaczymy, to jak baton to wykorzysta. Baton tutaj wjeżdża. Pięknie, oh yeah. Baton buduje się tak dobrze. Aha, fajny ziomeczek tu komentuje. Ale patrzcie, ty, ten szedł kulturalnie. Ja batona wierzę, bo to trochę ten, bo on... Bo on ciebie zabił, na wiem, o co chodzi, no. Pamiętaj, że nie można podkopywać. Tak, no nie można. Nie, bo już tam na dole był i się bałem, że... Widzę, widzę, widzę. Patrzymy, co się dzieje. O, tu, na fala. No. A pom wygra. Okej, okay, no już jest pojedynek na blisko, o, na pompy. Już jest no. O Jezus. A teraz taka pompka za 150, Kamil, robisz to. Pompka za 150, ma wlecieć. Baton zgarnia łącznie na tej konkurencji 10 punktów. Tutaj kolega Kacper zgarnął 5. No i Kamil, no niestety 0, ale spokojnie, są różne konkurencje, więc... Ale zobaczysz, Kamil, że jeszcze to odrobisz, morda. Tak, no. Widzisz? Tutaj wierzę w ciebie. Oglądałem, no, wszystkie odcinki i widziałem. Tak, 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 dobra. Ja was tutaj sobie na razie zamknę. I musicie mi dać chwilę, musicie mi dać chwilę, bo ja muszę... Dobra, morda. Muszę tutaj to tak zabudować konkretnie chyba. Powiedzcie mi, jak już się metal tam zrobi, żeby nic nie było widać. Widać coś jeszcze, czy nie? No, już nie. Już nic. Dobra, przecież. Już nic, okej, okay, dobra, bo to wiecie, dla każdego działa tak samo. Nie edytujcie! Dobra. No, ale i tak nie działa.
Okej, okay, weźmiemy jeszcze to. Ja właśnie. Nie wiem to czemu. I to. Dobra. Nie dytuj! Zmienili to. Okej. Okay. Dobra. To w takim razie. Kto chce być pierwszy? Kto chce. Nie, nie rozwalajcie. Kto chce być pierwszy? Znaczy, dobra, no to baton pierwszy. Idzie. Dobra, baton. Mogę okay. być. Powiedział, że baton. No to baton, ja już cię tutaj wypuszczam, proszę. Chodź. Stay. Okej, okay, wyszedłeś. Tutaj edytujemy z powrotem wszystko. Ciebie też edytujemy. Aha, bo to w drugą. Dawaj, i chodź dawaj, za mną. Chodź za mną na razie, chodź za mną. Bo no czekaj, dawaj, no bo musimy się oddalić. I na chwilę chłopaki was przeniosę z Discorda, wiecie, bo musimy być osobno każdy. Bo teraz chodzi o to, żeby będziecie zgadywać dźwięki z gry, nie tylko broni. A, dobra. I za każdy dźwięk są dwie punkty zgadnięte. Za każdy dźwięk dobrze odgadnięty są dwa punkty, więc no. Dobra, chodź, to ci zbuduję tutaj dla ciebie ten. Patrzę tak uważnie, żeby przypadkiem czegoś nie użyć, wiesz, jakiejś broń nie pokazać ani niczego. Bo ja mnie nie mógł już wziąć. Ale dobra. Albo możemy, tak. Możesz kontrolować, czy mamy wyłączone słuchanie, więc. Ale nie, no nie, no tam wiesz. A nie, nie, u was was muszę po prostu przerzucić, bo on będzie zgadywał, nie, więc wiesz. To będzie słychać i będzie do mojej odpowiedzi, czy dobrze, czy źle. Dobra. Ciebie już tutaj zabudowałem. Ja sobie stanę na takiej odległości. Każdy z was będzie wchodził do tego samego, więc szanse będą takie same. Możesz sobie tam podgłośnić wszystko i przerzucam cię. Zostaje baton, ZW. Dobra. No to co? Myślę, że możemy zaczynać. Można, można. Pierwsza rzecz. Pamiętaj, za każdym masz dwa punkty. Pomyśl zanim zaczniesz zgadywać. Dobra. 3, 4. Co to? Berety. Dobra, dwa punkty już masz. Druga rzecz. No czepeki. Dobra, okej. Okay. Trzecia rzecz. Co to? O kurde. O kurde, no. Let's go. A, dobra, ta nowa broń. Czyli? Jak to się nazywa? To jest niebieskie i zielone. No dobra. Dam, mogę ci dać jeszcze pomyśleć do końca zgadywanki, ale muszę usłyszeć nazwę, wiesz? Ja wiem o co chodzi, ale kurde nazwa jest kluczowa, żeby też ją znać, wiesz co chodzi? Na tym też to polega. Wiem o co ci chodzi, nie? Ale nie mogę użyć tego słowa. Myślę, że się domyślisz. Dam ci jeszcze czas, więc spoko. To była trójka, więc pamiętajmy, że do trójki wrócimy. Dam ci czas do końca, do namyślenia się. Każdemu dam, jeżeli będzie taka potrzeba. Teraz czwarta rzecz, uwaga, słuchaj. Co to było? Słyszałeś czy nie? Halo? Nie słyszałem, nie słyszałem. Nie słyszałeś? Dobra, to uwaga, jeszcze raz. Aha. Przerwałem na 0,1 sekundy jakby co. Czyli prawie duży do końca. Duży kef. Dobra, okej. Okay. To już masz, teraz masz, to była czwarta rzecz, co nie? Już masz 6 punktów. Za tą, jak nie domyślisz się tej nazwy, to dostaniesz jeden punkt, więc, bo wiem o co chodzi, ale nazwa też fajnie jakby padła, okej. Okay. I piąta rzecz. Ale po polsku, czy po... A to jest ten toxic granat. Dobra, okej, okay. Granat trujący. I co, już wiesz jaka jest trzecia rzecz, jaka była, czy nie? Kurde, to jest... nie wiem. Nie mam no to, pojęcia. Dobra, to dostaniesz... Wiem, że to jest ta nowa broń. Tak, to za to dostaniesz jeden punkt, bo powiedziałeś i kolory, i że to jest nowa broń, to jest Tommy Gun. No właśnie. I uwaga, jeszcze ostatnia rzecz. Rozumiem, że słyszysz, dobra. To teraz co to jest? Metal i pułapkę. Zgadza się. Dobra, nie mam więcej pytań. Chociaż chodziło mi o samą pułapkę. Dobra, możesz wyjść. Zgarniasz łącznie na konkurencji 5 razy 2 plus 1, 11 punkcików. Dobra. Dobra, chłopaki, który z was teraz chce być? No, no to ja mogę. Dobra, no to lecimy. Z temacikiem. To ich przerzucam. To chodź do mnie już w moją stronę. Dobra, to już. Okej. Okay. Ty jesteś Kamil, co nie? Tak, ja jestem Kamil. Dobra, okej. Okay. Zaczynamy. Pierwsza rzecz. Tommy Gun. Nie. Czekajcie. Dajcie mi, daj mi chwilę, bo to już masz. Dobra. Jeden, nie mogę teraz, wiesz, nagrywam. Dobra. No to stary, sorry, ale pierwsza rzecz to nie Tommy Gun. Mogę ci dobra, powiedzieć. Dobra, wiem, berety. No to były berety, dokładnie, ale niestety pierwsza. Pamiętaj, masz no, więcej dobra. Czasu do namysłu, masz więcej czasu, dobra. No, dobra. Druga rzecz. No nie wiem, może być tutaj. To jest ten granat, tak jakby dymny. Tak, no, toksyczny, trujący, dymny.
Jeden kit, no dokładnie, okej. Okay. Teraz nie jest to jakby co rzecz do zgadywania. Okej, okay, kolejna rzecz. Co to? Teraz to jest chyba Tommy Gun. Bardzo dobrze. To na razie masz 4 punkty, czyli zgadłeś 2 na 3. Dobra, kolejna rzecz. Czepiak. Dobra, kolejna rzecz, skup się. Będę tą rzecz wyłączał na 0,5 sekundy, jakby co. 0,1 sekundy. Kevlar. 50. Jaki? Dobra, kolejna rzecz twoja. I ostatnia rzecz. To? To jest pułapka. Bardzo dobrze, czyli zdobywasz 10 punktów na tej konkurencji. Gratuluję, no. Lecimy dalej. Pierwsza rzecz. Pamiętaj, masz trochę czasu do namysłu, więc spokojnie. Co to jest? Te nowe pistolety, co teraz wszedły do Fortnite'a. Dobra, jak się nazywają? Tak chociaż mniej więcej? Chociaż no, to są... Chociaż to są w sumie nowe pistolety. Dobra, to ci dam 2 punkty, bo tego... O, no to dziękuję. No to są w sumie beretki, ale dobra, dam ci 2 punkty, niech będzie. Dobra, bo to w sumie nowe pistolety, no... Kurde, nie wiem jak ja... Albo punkt ci dam. Jeszcze zobaczymy, bo muszę to potem z chłopakami przedyskutuję, jakby to uznali. Dobra. Dobra, druga rzecz. Granat dymny. Dobra. Obijający. Spoko, spoko. No tak, obijający, no trujący, dymny jeden kit. Kolejna rzecz. Czepiak. Dobra. Czwarta rzecz. To jest kar. Nie. Albo Tommy Gun, Tommy Gun, Tommy Gun. No ale za późno, mordo. Mówiłem, że masz czas do namysłu. O, nie mogę dać, mordeczko, sorry, no kurde, ale tak działa. Teraz się skup. I teraz do 0,1 sekundy będę to trzymał. Uwaga. To jest duża potka. Dobra, zgadza się. Czyli na razie masz odgadnięte 2 granaty, dużą potkę to jest 6 punktów i za te pistolety, chociaż nowe pistolety jeszcze z chłopakami przedyskutuję, czy 1 punkt, czy 2. Dobra, i ostatnia rzecz. Co to? Pułapka. Zgadza się, dobra, możesz wyjść. Idziemy z chłopakami już tylko przedyskutować, co i jak i lecimy z kolejną konkurencją. No come dobra, on. No to przerzucę chłopaków. Dobra. Okej, okay. Mam do was teraz pytanie, Baton i, no, i Kamil. No. Słuchajcie. Dobra, inaczej, do Kamila, bo będzie najbardziej sprawiedliwe. Kamil, jeżeli, powiedzmy, ja trzymam dual beretki, czyli beretki, trzymam je, co nie? No. I strzelam z nich i ktoś mówi, że to są nowe pistolety oraz, inny przypadek, trzymam Tommy Gunna i ktoś mówi, że to jest ta nowa broń, która weszła i to jest zielone i niebieskie, to czy powinienem ich potraktować tak samo, czy któryś powiedział lepiej, gorzej? No, nie wiem w sumie. Bo w dwójkę nie podali nazwy dokładnej, no. Wiesz co chodzi. No i opis jest taki, że nie padła ta nazwa u ani jednego, ani drugiego, więc w sumie powinniśmy ich potraktować tak samo, czy właśnie raczej nie? No, no powiedz, bo ty tutaj nie chodzi o ciebie, no, więc... tak samo, więc chyba tak samo. Chłopaki, zgadzacie się z tym? No bo wiecie, no bo nowa broń i pistolety to brzmi tak, w sensie no, wiecie, właśnie. Wiesz co chodzi. No on jeszcze mi, na przykład Baton mi dokładnie opisał, że z zielone i niebieskie, on dostał jeden punkt, więc no Kasper też dostaniesz jeden punkt za te beretki, dobra? Bo powiedziałeś nowe pistolety, więc to w sumie on powiedział nowa broń, no to wiecie, dobra? To macie po jednym punkcie. Kamil versus Baton, niech teraz zaczną, o niech tak będzie. O, spoko, spoko. Dobra, no to Kamil na tej bramce. Baton na tej bramce, dokładnie. Broni to i tak nie byście, byście nie korzystali, to jeden kit. Piłka na środek, idźcie do bramek. Do bramek. Dobra. Możecie edytować budowlę. Stoicie w bramkach? Mm-hmm. Tak, dobra, okej, okay, to jest takie utrudnienie. Okej. Okay. No i chłopaki, kto wygrywa dostaje 3 punkty. Ej, co się tam dzieje? Kogo? To Kasper chyba coś u ciebie, ale dobra, no nieważne. Okay. Moja babcia wygrała tylko. Aha, dobra, to... No nie no, luz, dobra chłopaki. 3, 4, go. Dawać, pomogę. Okej, okay, mówiłem, że można edytować.
A piłka była trochę bliżej niego, ale zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Piłka Dobra, znikła. wyszła. Wyszła? Okej, bo ja to Dobra, nie widzę. wyszła. Okej, lecimy dalej, zobaczymy tutaj. Kto pierwszy? Ja patrzę, Leci Kamil! leci Kamil, lecisz. Lecisz, lecisz, I czy punkty. będzie? Dobra, 3 punkty dla Kamila. A to Kamil zostaje. A gdzie Ale nie piłka? zedytował w sumie, nie? Takie trochę oszukane. Ale nie, ja powiedziałem, że można zedytować. A, Nie że nie powiedziałem, że trzeba. trzeba. Powiedziałem, A można dobra, edytować. spoko, spoko, spoko. Ty, jak powiedziałem źle, to wątpię. No, potem zobaczymy na koniec, dobra? A gdzie jest piłka? Jest na środku, okej. Ale dobra, No, okej. zaczynamy. Jeszcze raz mówię, można edytować, nie trzeba. 3, 4. Edycja w sumie powinna ułatwić, bo jesteś pierwszy. No tak, w sumie widzę, że tak zależy. U ciebie ty byłeś pierwszy przy piłce. Ty, no patrz, strzeli drugą, nie mogę, nie? Nie strzeli, no to lecicie Ale. dalej. Jednak nie, jednak nie. Haha, tutaj widzę, że jakieś triki poszły. No i... Nie ma. Chłopaki, nie grajcie jak Polska na mistrzostwach, proszę. Jazda, ja was wierzę. Kamil, halo. Kamil. Nie, Kasper Bramkarz. Nie, ja nie mogę, co tu się dzieje, to jest hit, nie? To jest niemożliwe po prostu. O, ja się muszę odsunąć teraz, proszę bardzo. Zobaczymy, kto zgarnie drugie 3 punkty i... No nie mogę. Piłka, Aha, bo w piłka. sumie to wam przeszkadza, nie? Dobra, rozwalam, grajcie. Uj, Czemu Jezu, wy we mnie tutaj jakie to. kopiecie? Halo. Co tu się dzieje? Ej, chłopaki, boisko jest tam. Nie, nie w tą, nie w tą. Dobra, Miałem to, bo... daj może wykalkulujemy tam. Daj, ja przejdę. No, dobra, przechodźcie sobie No. ładnie, kulturalnie. Dobrze, dobrze, właśnie o tym Ale sobie to pomyślałem, rzut. baton, dobra. Ale Ale dajcie tej śmiech. piłce... Dajcie tej piłce wejść, czekajcie, stop, odsuńcie się na chwilę. Odsuńcie się na chwilę. Czekaj, chodź, 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 nie, kopię, nie chodź tu, nie chodź, nie, bo ja muszę wam to odbudować. Żebyście trafili do boiska tylko i wyłącznie. Dobra, jesteście razem obok siebie, tak jak byliście, poczekajcie. Weź im tutaj to tak zabuduj, żeby mogli sobie trafić do boiska. Dobra, let's go, chłopaki, bo już chyba nie wyjdziecie stąd. Ja. Oluju, oluju. Tam jakieś zadymki wleciały. Dobra, grajcie, grajcie. Wy musicie stąd wyjść, no. O! Dobra, i zabudujmy to. Dobrze, 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 dobrze. Super, że to zabudowałeś, stary, bo... Znowu by... Nie, no nie, 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 nie. Dobra, ja tutaj będę zabudowywał. Okej. O, biegnie, biegnie. Gdzie jest piłka? Tu jest. Okej. Ja sobie tutaj za linią będę biegał. Za daleko, nie. No ja nie mogę, co tu się dzieje? Ja. Jak to jest tak długi mecz, że hit? O! Kamil ci dokończy. Strzelił. Dobra, okej. Okay. Ostatni fight. Kacper versus Baton, chodźcie. Na linię. Kacper, żebyś był bardziej na linii. Dobra. Baton jest na linii, okej. Okay. 3, 4. Go. Tak. O, tutaj edycja zabiła. Ale taka niefajna przeszkoda powstała. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Do linii bramkowej. Okej, okay, odbił sobie od ścianki. Teraz stary prawą. Bombę musisz strzelić. Musi być. Nie, no nie, no nie, nie, nie tak cię uczyłem, stary. Jezu, co mi się dzieje z komputerem? Ty, bo mi Pa. akurat ten Discord. Patrzcie, co się dzieje. Przejął piłkę. Ale nie, znowu. Nie, no tamten narożnik to jest niemożliwy. Będzie. Jezu, mi się piłka buguje. Nie ta strona mordy. No ja wiem, ta piłka jest ciężka w tym Fortnite'cie. To trzeba przyznać. Dobra, co tu się dzieje? Atakuje dalej na bramkę rywala. A to odwijanie to jest tak. To wkurza to, ta przeszkoda, nie? O i będzie gol, to już jest to. To będzie go, dobra. No i Baton zdobywa Jestem 3 przegrany. punkty. Jestem Kamil 6, przegrany. ale nie, jeszcze jest konkurencja, jeszcze jest konkurencja. Lećcie na słone strzechy i się tam ukryjcie. Kto się najlepiej ukryje na słonych strzechach? Słony strzech, dobra, jest. Tak, słone strzechy. Lecicie tam i kto się najlepiej ukryje na słonych strzechach, wygrywa. Tylko musicie być w jakichś domkach czy coś, na słonych strzechach lub za krzakami, w tym obrębie, nie? Żebyście nie wychodzili poza. I kto się najlepiej ukryje, wygrywa. 5 punktów do wygrania. Więc gyle chyfy. Ja za chwilę dopiero będę leciał. Wiecie, też tutaj dużo od szczęścia zależy, szczerze powiedziawszy. Ile mówiłem, że za tą konkurencję? 5 punktów, co nie? Tak? Konkurencji Za tą. 5, dobra, jak coś to jest 5. Okej, okay, zaczynam, chłopaki.
Więc już koniec waszego czasu. Ja mam. Tego nie usunąłem. Polećmy tutaj. Nie mam, ja tylko gadam. Halo? Halo, jesteście? Kacper, proszę. No tak, jestem. Dobra, wszedłem do jednego domku. Ciekawe, czy ktoś mnie słyszy. Ja sobie trochę podgłośnię teraz słuchaweczki, zobaczymy, co się dzieje. Słyszę skrzynki. Tutaj nikogo nie ma. I chyba nikt się tu nie ukrył. Dobra. Patrzę jeszcze sobie tutaj. Jeszcze jest jedna kampa. Dobra, nie ma tu nikogo. Chyba. Powiem wam, że to może nie być takie łatwe. W sumie jak mi się wydaje, że jest. Okej, tutaj ktoś był. Nawet wtedy, tak jak mówiłem, jesteście dobrze ukryci, tak wam się wydaje, czy tak średnio? Halo? No, może. Może tak dobrze. Nawet dobrze. Nawet dobrze, nawet dobrze. Dobra. Dobrze. Ja chyba wiem, gdzie będzie jedna osoba. Dobra, kto? Tutaj. Oho, wiem, gdzie będzie jedna osoba. Hello, kto pierwszy ginie? Wow, tu nikogo nie ma. Co? Ej, teraz się czuję zbajtowany. A nie, jednak jest. Cześć. No, cześć. Dobra. Czy ty jesteś tu sam? A ty pułapki nie zabijają. Czemu pułapki nie zabijają? Co? Dobra, aha, to on już wygrał. Kto przeżył? Tak, ja baton. No, to ja drugi. Kwarta miałeś. A gdzie ty byłeś, baton? Tu w tym rozwalonym domku. W różowym? No to obok. Nie, tutaj. A, dobra, widzę, ja na dachu. Dobra, widzę. Pokazać ci, gdzie byłem? Wygrałeś, ale farta miałeś, szczerze powiedziawszy, że do ciebie nie poszedłem. Ej, pokazać ci, gdzie byłem? No. Jakaś dobra kampa? A, ej, dobra byłaby kampa, no, nie ogarnąłbym raczej. No, kampa nie gra, dobra. Myślałem, że ty nie ogarniesz. Okej. Gratulujemy Batonowi i chłopaki, ostatnia konkurencja, jesteście tutaj wszyscy? Bardzo prosta, za 5 punktów. Musicie powtórzyć to, co ja w budowaniu. Kto najszybciej wygrywa? Ustawcie się gdzieś, ja wam pokażę, co zbudować. Sorry, macie... sorry bardzo, ja mam najgorzej. Dobra, jesteście? Widzicie? Tak. Dobra, i teraz słuchajcie, jesteście dalej, widzicie? Jeszcze ma być... Oh, no, nie! Okay. A tam ta ściana na schodach też ma być? Nie. Znaczy, no jak wam się taka ściana zrobi, to przeżyje, ale to ja ci dam chwilę, ja ci dam, spokojnie. Tej ściany ma nie być, ty, ale budujesz w tamtą te rampy, w tamtą stronę, okej? Okay? Tylko to drzewo się drzewo dajesz rampy, no właśnie... Ja mogę, nie wiem, gdzieś tu zacząć. Dobra, a tobie za chwilę baton zmienimy właśnie miejsce, no. Ja mogę tu zacząć. Dobra, a ty zaczynasz tu i rampy budujesz w jego stronę, tak jakby, żeby ci do mnie przeszkodził. A ty tu i rampy budujesz w tamtą. O, tam. Okej? Okay? Żeby każdy wiedział, którą buduje sobie rampy. Ja ci to drzewo zniszczę. Dobra. Się boję już jest git. Chyba już wam nic nie powinno tu przeszkadzać, dobra. No to podejście numer 2. Wszystkich widzę, raz, dwa. Na ry będzie start, dobra. 3, 4, go. Come on. Dobra. O nie! Jeden rip. Zapomniałem postawić. Patrzymy dalej, wiem, widziałem. Schodów. Okej, okay. A tu jest śmiesznie. Okej, okay. O! Tutaj jest śmiesznie. Dobra, drugi rip. I ostatnia szansa. Stary, masz punkty. Nie! Jej. Już lecę, nie? Jeszcze! Jak on się jeszcze nie mu? Jeszcze może, ale strasznie się nie można obracać. Dobra, no chłopaki, no nikt nie zbudował poprawnie budowli. Jeszcze raz. Nie, nikt nie dostaje punktów, kończymy mam talent. A więc, podsumowując, punktów jest tyle samo, co po piątej konkurencji, czyli... Chłopaki, teraz musimy się skupić i policzyć, jeszcze raz. Ostatnie masz 0, 36 punktów, XD. Dobra, no to wygrałeś. W takim razie Maciek, zgarniasz myszkę Rivala 310, gratuluję ci serdecznie. Dziękuję. Adres mi oczywiście podeślesz. I chłopaki, jak wam się podoba mam talent? Fajnie wszystko? No fajnie. Więcej mam talencików ma być? No, tak, najbardziej.
Ta? No to dobra, to będzie. Zatrzymam słowa, teraz jak jest plac zabaw, to jest dużo łatwiej to nagrywać, nie trzeba tych serwerów od Epic Games, więc będą. I co, bardzo dziękuję, oczywiście z tobą Maciek się dogadam, tam w sensie podeślesz mi adres i wrzucisz zdjęcie na grupkę Najlepszy Jacoba niedługo. W sensie jak ci to dojdzie, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy piątek, to podeślesz mi adres, we wtorek powinieneś to mieć, to pewnie to wrzucisz na grupkę. I tyle, dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie widzowie, dzięki wielkie za wystąpienie widzowie i trzymajcie się, cześć! Żegnamy się! Siema! Siema! Siema.